Dzień dobry. Proszę usiąść. Pan? A widzę, że to tak tutaj podchodzimy do sprawy. Będziemy udawać, że nie wiadomo, o co chodzi. Profesjonal! Okej. No, naru. Ciak, tak, dokładnie. Naruciak, tak. Witam. Pan Naruciak, tak? Mhm, tak. Ale już tak powiem, niech będzie, może być Adam Zimmerman. Dobrze, panie Adamie, i co pana do mnie sprowadza? W czym mogę panu pomóc? Boże, znowu to robię, tak? W sensie, znowu zakładam, że wszyscy wiedzą, kim ja jestem, co nie? Mam straszne problemy, panie doktor. Panie Adamie, jeżeli będzie to w zakresie moich kompetencji, no to oczywiście panu pomogę. Mhm. Czy są to może problemy związane z pańską pracą? Widziałem, jak mała dziewczynka zostaje porwana przez nauczycielkę. Widziałem, jak kobieta pierze swoje ubrania na basenie. 17-latek molestuje 20 lat starszą kobietę. Tak o. I nic nie mogłem z tym zrobić. Czyli czym pan tak dokładnie się zajmuje? Jestem youtuberem. Co? Ale to nawet nie jest najgorsze. Nie jest? Oni mi ufali, a ja ich zawiodłem. Oni? Moi widzowie. Rozczarowuję ich na każdym kroku, a oni nawet o tym nie wiedzą. Widzowie, jest pan jakimś prezenterem TVP? Konkurs. Do wygrania tablet dla moich widzów. Dostał kolega. Komputer? Kolega. Smartfon? Kolega. Samochód? Kolega. Wycieczka do Grecji? Koleżanka. To jest spoko. Sposób na podryw. Nie za bardzo jednak wiem, jak mogłabym panu pomóc. Czy to jest mikrofon? Tak. To jest do mojego syna. Ma pani syna, tak? Tak, mam syna. Gabriel. Mój syn Gabriel się nazywa. Zabawne imię, okej. A czy możemy już rozmawiać o mnie? Tak, możemy. Karyna! Tak, Danusiu, przepraszam! Wróćmy do mnie. No, wiesz, Halina, miałem sklep z koszulkami dla moich kochanych widzów. Jakby po prostu, żeby dzieciaki poczuły się częścią czegoś większego, a ja przy okazji zgarniałem łatwy hajs. I doszło pewnego dnia do incydentu. Pojechałem na meetup. Na co? Na spotkanie z widzami. I jakby tam po raz pierwszy raz w życiu w te ręce wziąłem moją koszulkę. Popatrzyłem na nią, obejrzałem od lewej do prawej. I wiesz, co powiedziałem? Powiedziałem, ale to jest gówno. Sprzedawałem tym dzieciakom koszulki o wątpliwej jakości dla zysku. I nie skończyło się na jednym sklepie. Był drugi, był trzeci. Panie Adamie, myślę, że... I będzie czwarty. Sklep. Ich krzyki wciąż wybrzmiewają w moich uszach. Jakie krzyki? Krzyki dzieci, które wołają Narucia! Narucia! Nie, kurwa, ja nie dam rady. Danuta!
Panie Adamie, naruciaku, jesteś kolejnym żałosnym, narcystycznym bucą dającym poczucie winy. Robiłeś okropne rzeczy, będziesz robił, to już też robisz. Wszyscy jesteście tacy sami. Nastoletnie dzieciaki, które dobrały się do pieniędzy i sławy, teraz udają ofiary. Macie... Ale wiecie, co jest najgorsze? Oni cały czas mnie śledzą. Jesteś youtuberem. Oczywiście, że cię obserwują, bo tego właśnie chcecie. Nie. Idę ulicą, a kątem oka widzę te małe oczka, które na mnie patrzą. Nie ma chwili wytchnienia. Muszę być czujny. Wszędzie mogą być podążające za mną dzieci. Czasami pojawiają się znikąd. Z dynacka. A czasem widzę je, jak podążają za mną godzinami. Krążą dookoła mnie, jak rekin, który wywąchał krople krwi w oceanie, która naprawdę mocno pachnie rozpoznawalną gwiazdą. Nie, zawsze chodzi im o zdjęcie. O nie. Oni lubią patrzeć. Wpatrywać się we mnie swoimi małymi oczkami. Wyciągać ze mnie tą rozpoznawalność. Czasami myślę sobie, że... Halina, z nim jest gorzej niż myślałam. Nawet teraz czuję się obserwowany. Dobrze, przypiszemy panu leki. Danuta, pan wie. Pan wie. Nie. Nie lubię być prankowany, nie! Co, gwiazdeczko, myślisz, że nie wiem, jak to jest? Ja robię YouTube'a od 10 lat. Byłam tutaj, wiesz kiedy? Zanim rok obrażał YouTuberów. A teraz co? Pojawiły się nowe dzieciaki, a wciąż powielacie nasze błędy. Sprzedajecie widzom gówniane ciuchy, żerujecie na ich naiwności. I co? Jak się teraz czujesz, Adam? Jak to jest, kiedy się z ciebie robi idiotę? Nie. Do widzenia! Jest pan youtuberem. Tak. Już raz, tak. Ciak, tak, dokładnie. Naruciak, tak. Pytam. Pan Naruciak. Mhm, no. A jak? A koleżanka jak ma? Czy to jest mikrofon? Tak, to jest mikrofon. Jego techniczna parametry to jest 2 metry w górę. Czy możemy o mnie teraz rozmawiać? I tam jakby po raz pierwszy raz w życiu jest. Sam się to zrobiłem! I będzie czwarty. Narucia. Manki. Na dwóch się zatrzymam, stary. Trzech nie dam rady. Narucia. O Jezusie! Nie! Nie pozwolę na to! Manki. Która naprawdę mocno pachnie rozpoznawalną gwiazdą. Poleciałeś, kurde. Nie zawsze chodzi o zdjęcie. O nie. Oni lubią patrzeć. Panie Adamie! Narucia. I zapomniałam dalej, czekaj. Okej. Okay. Chpu pod nos. Manki. Chpu. Jesteś w swoim zasadzie, że tak wyszło.
Na, powiedz, na pleciaku. Manki. Na druciaku, na druciaku, na druto, na pleciaku. Na smarciak. Dobra, możemy? Proszę nie dziewać. Panie Adamie, na ruciaku. Jesteś żałosnym, narcystycznym bucem dającym poczucie winy. Nie, przestań, no co wzrób? Nie, nie wzrób. Jest po prostu ciężko patrzeć i chodzić jak to mówi. Nie wiem, co mi w domu na ten...